Jeszcze tutaj. Co tu mamy? To. A tutaj... Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej na kolejny rok zostanie pani Natalia Ada. Brawo! W przyszłym roku swoją autorską pracownię będzie u nas prowadziła Diana Lelonek, która jest laureatką paszportów polityki w kategorii sztuki wizualne za 2019 rok. Tak, właśnie chciałam oddać głos Arturowi Schmidtowi, któremu szczególnie dziękuję za ten rok. Bardzo Ci dziękuję, byłeś dla mnie naprawdę wsparciem, byłeś moją podporą. Cieszę się, że po śmierci Twojego ojca udało nam się kontynuować jego dzieło. Artur kontynuuje pracownię fotografii ekspresyjnej i właśnie w tej pracowni powstały zdjęcia na dzisiejszą wystawę. Marian Schmidt wychował tysiące fotografów i nie chciałem, żeby jego metoda i jego nauka znikła wraz z nim. Starałem się w różnych momentach być mniej ostro od niego w stosunku do naszych uczniów. Powstały bardzo, bardzo oryginalne i silne fotografie i ujawniły się unikalne osobowości artystyczne. I to jest dowód na to, że w każdym z was jest jakiś potencjał. I chcielibyśmy właśnie, żeby ta szkoła była takim miejscem, która by stwarzała najlepsze możliwe warunki do tego, żeby wasz potencjał mógł się rozbudzić i rozwinąć. I nawet jeżeli Mariana Schmidta nie ma wśród nas fizycznie, to tak czuję, że jest obecny wśród nas w swoim duchu. Szczególnie dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo.